Rada Naczelna Polonii Australijskiej jest jedną z najstarszych i największych organizacji etnicznych w Australii. Skupia 22 polonijne organizacje członkowskie ze wszystkich stanów wspólnoty australijskiej oraz australijskiego terytorium stołecznego. Pierwszy zjazd delegatów organizacji odbył się w styczniu 1950 roku w Sydney. Rada za cel obrała sobie kontakty z rządem australijskim i lobbying na rzecz polskich imigrantów oraz wspieranie dążeń niepodległościowych Polski. Pierwszym prezesem Rady został polski dyplomata i dziennikarz Alfred Poniński. Rada w pierwszych latach skupiła się na pomocy polskim imigrantom, którzy przybywali do Australii. Rada między innymi zabiegała o poprawę warunków ich pracy, zamieszkania oraz nabywania obywatelstwa. Drugim prezesem Rady został generał Juliusz Kleberg, dowódca polskiej konspiracji niepodległościowej we Francji w latach 1940-1944. Rada od początku swego istnienia wspierała różne inicjatywy polonijne na terenie Australii, takie jak polskie szkoły, chóry czy zespoły teatralne. Trzecim prezesem Rady został pułkownik Andrzej Racięski, kawaler Orderu Virtuti Militari i pierwszy prezes Zjednoczonego Związku Polaków w Wiktorii. Za jego kadencji organizowano liczne demonstracje przeciw represjom komunistycznego reżimu w PRL oraz zbiórki pieniężne na pomoc poszkodowanym w Polsce. W roku 70, kiedy wylądowałem w Australii, byłem zaskoczony, jak wiele Polonia australijska wie o sytuacji w Polsce, jak bardzo jest wyczulona na wszystko, co dzieje się w kraju, na wszelkie protesty, krzywdy, wypadki różnego rodzaju. I w zasadzie etosem Rady Naczelnej była niepodległość Polski. To była polityczna raczej emigracja od samego początku, nie zarobkowa. I dla nich nie skończyła się wojna. Dla AK-owców, dla żołnierzy zachodnich frontów, dla powstańców warszawskich, czy byłych więźniów obozów koncentracyjnych, czy sybiraków, ta wojna jeszcze się nie skończyła. Polska była ciągle bez prawa decydowania o sobie, tak jak mogła, jak powinna, niesuwerenna. Zatem ta niepodległość Polski, suwerenność Polski była jak gdyby naczelnym etosem i celem też działalności Rady Naczelnej. Czwartym prezesem Rady został Eugeniusz Hardy, tu na spotkaniu w Londynie u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Następnym prezesem został Krzysztof Łańcucki, który pełnił swą funkcję przez rekordowe 9 kadencji. No, względnie najważniejszym działaniem, jakie podjęliśmy za mojej kadencji, to był apel Help Poland Leave. To były, prawda, ja objąłem Radę Naczelną w 1979 roku, no, potem były bardzo dwa lata trudne w Polsce, 1980-81. Zaczęło się od rozruchów robotniczych, dlatego że po prostu brak było towarów na rynku, ludzie nieraz nawet nie mieli co jeść. No, potem w rezultacie tego rząd chciał to zdusić, więc założył stan wojenny. No i sytuacja się zrobiła jeszcze tragiczniejsza. No więc czuliśmy potrzebę, że trzeba jakoś temu krajowi pomóc. Więc dlatego przyszło mi do głowy, że trzeba zacząć jakiś apel. Ale zdawałem sobie sprawę, że apel tylko wśród społeczeństwa polskiego to będzie kropla w morzu. Więc, a miałem powiązania z, powiedzmy, wpływowymi działaczami i politykami australijskimi. Znany adwokat australijski Frank Galbally. Jak z nim się trochę zaprzyjaźniłem, zapalił się do tego, żeby pomóc nam w tej akcji. Podjął się nakierowania ją na całość społeczeństwa australijskiego, więc stworzył taki komitet, do którego zaprosił hierarchów różnych kościołów, czołowych działaczy innych wyznań, czołowych działaczy społecznych
żeby w ten sposób móc rozpropagować tę akcję w tych innych społecznych ośrodkach. To było otwarcie tego apelu Help Poland Live. Ja stoję przy mównicy, po prawej stronie zdjęcia siedzi właśnie Frank Galbali, który był przewodniczącym tego komitetu. Po lewej stronie siedzi premier Australii, Malcolm Fraser, a impreza ma miejsce w Domu Polskim. I to jest ważne, bo to był pierwszy raz, że premier Australii był w Domu Polskim, jakimkolwiek tu w Australii. No i tutaj był ciekawy moment, bo jako trzeba mu tam było coś wręczyć, symboliczny podarunek. To robiła moja młodsza córka, ubrana w krakowski strój, no i podeszła do niego i pocałowała go w policzek. Wszystkim to się bardzo podobało, w australijskiej prasie szczególnie, bo fotografowali to na wszystkie strony. No i tak się zaczęła akcja, która skończyła się zebraniem 2 040 000 dolarów. W latach prezesury pana Łańcuskiego Rada podejmowała również wiele innych działań, takich jak współtworzenie Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, lobbying wśród polityków i prominentów australijskich, wspieranie harcerstwa, czy też spotkania z takimi osobistościami jak papież Jan Paweł II czy Zbigniew Brzeziński. W 1989 roku Polska odzyskała niepodległość i profil działalności Rady mógł się zmienić. Jednakże Polonia Australijska nadal była gotowa pomóc rodakom w potrzebie. Powódź, która nawiedziła Polskę, tak zwana powódź tysiąclecia, w 1997 roku, kiedy to na początku lipca, a później około 20 lipca dwie fale ulewnych deszczy przeszły przez Polskę, była straszna. To 56 osób straciło życie, tysiące kilometrów dróg, torów kolejowych, mosty. 2% urodzajnych ziem w Polsce zostało zniszczone przez powódź. My tutaj w Australii niewiele mogliśmy pomóc jakoś rzeczowo, więc postanowiliśmy pomóc finansowo. Rozmawiałem ze wszystkimi możliwymi okręgami i zaczęło się coś dziać. Wydaje mi się, że najprężniej i najszybciej zaczęła działać Polonia w Adelaidzie. Jeden z młodych ludzi, który pracował w mediach, pomógł bardzo, bardzo dużo. Ponieważ jednak Polonia, mimo że jest dość liczna, ale każdy grosz wtedy się liczył, chcieliśmy zaangażować w to również Australijczyków. Właśnie ten młody człowiek, z którym niestety się nie spotkałem i chciałbym jemu kiedyś w życiu podziękować, ale nie miałem okazji, przez swoje kontakty sprawił, że mogliśmy mieć wywiady w radiu ABC, że były kamery na głosinie na Festin i że rzeczywiście włączyły się również media australijskie. Był to wspaniały, naprawdę wspaniały odzew. Nie wszędzie było tak jednakowo, nie we wszystkich ośrodkach, ale była bardzo, bardzo wydatna pomoc. I o tej pomocy, jak później byłem, kilka miesięcy później w Polsce, ludzie mówili, że rzeczywiście my jako Polonia Australijska pomogliśmy. Rada zawsze dbała, żeby Polonia była ważną i widoczną grupą etniczną w Australii. Jednym z problemów, z którymi musiała się zmierzyć, była próba zmiany nazwy góry Kościuszko. Nagle zorientowaliśmy się, że niedługo możemy w ogóle nie mieć już tej nazwy. Były próby różne, oczywiście była reakcja natychmiastowa, nawet protesty, nawet z Perth przyjechali ludzie protestować na górze Kościuszki przed tego rodzaju jakimiś zapędami. Ale wydaje mi się, z tego, z moich obserwacji ówczesnych, widziałem najbardziej skuteczne działanie właśnie prezesa Rady Naczelnej. Pan dr Janusz Rygielski był w Polsce w PTTK. I znał się oczywiście na tych wszystkich sprawach bardzo dobrze. I nazewnictwo oczywiście geograficzne i inne było, nie było mu obce. Stąd on też użył swoich, nie tylko swojej wiedzy i swojego taktu
i mądrości, ale także i swoich kontaktów ze światem odpowiedzialnym za tego rodzaju działalność. I ta piękna publikacja, którą Rada Naczelna wydała na temat właśnie samego Kościuszki i tej góry, to była taki rodzaj niewielkiego biuletynu, ale rozdawanego powszechnie w całej Australii po angielsku. To było też znaczące wydarzenie, uważam. I to było moim zdaniem główne dzieło i zamysł, i inspiracja pana doktora Rygielskiego. Kiedy zaistniała konieczność zareagowania, ja doskonale pamiętam, że organizacja polonijna w Perth ogłosiła swego rodzaju plebiscyt i tylko 2% chciało zmieniać, natomiast Polaków było tylko też 2%. To znaczy, że 98% było za tym, żeby nie zmieniać. I to było zaskakujące, że Australijczycy, tak ogromna przewaga, i jednak nie chcieli mieć Kościuszki zmienionej. Rada jest również aktywna w różnych światowych inicjatywach polonijnych, między innymi w zjazdach Polonii i Polaków za granicą. W przeszłości brała również udział w pracach Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2018 roku wraz z organizacjami członkowskimi zorganizowała obchody stulecia niepodległości Polski. Obchody stulecia niepodległości Polski odbywały się przez cały 2018 rok. Każde wydarzenie nawiązywało do tej rocznicy. Rada Naczelna Polonii Australijskiej 1 czerwca zorganizowała koncert galowy w sydneyjskim ratuszu, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji Rady Naczelnej z całej Australii, goście z Polski, z parlamentu i również przedstawiciele parlamentu australijskiego, ambasador Polski w Australii, przedstawiciele konsulatu oraz duchowieństwa. Tym trzydniowym obchodom towarzyszyła również wystawa Drogi do Niepodległości, przygotowana przez Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Również mieliśmy wystawę Ojcowie Niepodległości, która przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, która podróżowała po całej Australii. W każdym stanie organizacje realizowały specjalne programy, koncerty, wystawy, bankiety, uroczyste msze święte w katedrach danej metropolii stanowej, biegi niepodległości. Rada Naczelna od początku silnie wspiera jeden z największych festiwali kultury i promocji Polski poza granicami kraju. Festiwal PolArt. Festiwal PolArt jest sztandarową wizytówką Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Zapoczątkowany został w 1975 roku jako Festiwal Folkloru Polskiego. Odbywa się co 3 lata. Z biegiem czasu program festiwalu i czas jego trwania rozszerzył się. Obecnie Festiwal PolArt obejmuje wiele innych elementów kultury polskiej. Muzykę klasyczną, przedstawienia teatralne, spotkania literackie, kabarety, pokazy filmów, wystawy, historyczne sztuki użytkowej, malarstwo, różne warsztaty. Wachlarz wydarzeń zależy od pomysłów, możliwości organizatorów. Oczywiście
wszystkie zespoły folklorystyczne w Australii, a ostatnio nawet dołączył zespół z Nowej Zelandii, biorą w tym udział. Festiwal Polak spełnia istotną rolę w dbaniu o wizerunek Polski w Australii. Wydarzenia odbywają się w prestiżowych miejscach, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich. Organizacja Polartu przyciąga masę młodych ludzi i ci ludzie poprzez zabawę, poprzez osobiste kontakty budują więź również z polskością. Dla ciekawostki mogę powiedzieć, że jest również wiele małżeństw właśnie polartowskich, wiele związków, przyjaźni się tworzy. I to nie tylko typowo między Polakami, ale Polaków również z Australijczykami czy z innymi narodami. W każdym razie jest to wielki, wielki festiwal kultury, który właśnie przyciąga i utrwala polskość w tych młodych ludziach, którzy potem oczywiście to przenoszą na swoje dzieci, na najbliższych. Na takich festiwalach uczestniczą również całe rodziny. Przyjeżdżają z innych stanów, żeby, można powiedzieć, kibicować swoim dzieciom czy swoim rówieśnikom. Jest to po prostu magnes wielki polskości, z czego jesteśmy bardzo dumni, że możemy jako Rada Naczelna patronować takiemu wielkiemu wydarzeniu. Jednym z zadań Rady Naczelnej jest zarządzanie powierzonymi jej funduszami. Dzięki darczyńcom Rada może wspierać działania Polonii w zakresie szkolnictwa, wspierania młodych talentów, zachowywania tradycji i kultury polskiej. W 1964 roku Rada Naczelna Polonii Australijskiej założyła Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej z przeznaczeniem odsetek na potrzeby Prezydium Rady Naczelnej i jej organizacji członkowskich. Drugi fundusz imienia Ewy Malewicz pochodzi z darowizny testamentowej znanej polonijnej wokalistki i pianistki. Pieniądze z tego funduszu odsetki są przeznaczone na konkursy muzyczne dla utalentowanej młodzieży z całej Australii. Warunkiem jest, aby grali utwory polskich kompozytorów. Konkursy odbywają się raz w roku, są częścią Dnia Muzyki Polskiej i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Obydwa fundusze były na lokatach terminowych banków. W 2020 roku nastąpiła diametralna zmiana dotychczasowej strategii inwestowania i zarządzania tymi funduszami. Zostały przekształcone w jeden charytatywny fundusz wieczysty Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, to znaczy taki, którego kapitał jest dofinansowany corocznie o wysokość wskaźnika inflacji, a zarządza nim renomowana firma Equity Trustees Wealth Services. Jesteśmy niewielką grupą etniczną w Australii, średnią powiedzmy może nawet mniej w tej chwili, aniżeli średnią. Stanowimy zaledwie niespełna 1% ogólnej populacji australijskiej, ale zazdroszczą nam inni naszych struktur, naszego zjednoczenia, między innymi właśnie Rady Naczelnej. Są od czasu do czasu spory, ale Rada kontynuuje swoją pracę i ma uznanie tutaj w Australii między Australijczyków. Co prawdę powiedzieć nie jest łatwe, dlatego że organizacji etnicznych tutaj w Australii jest masę, z innych krajów też. No i Polonia jest jednak uznawana za jedną z tych, że tak powiem, stabilnych grup, które od lat już się, że tak powiem, zadomowiły w Australii i które dobrze funkcjonują. Także Rada, mimo tych trudności, jednak daje egzamin pod tym względem. Upatruję tutaj wielką szansę w tej nowej Polonii, urodzonej tutaj, już tych Polakach, którzy wychowali się w Australii, a jest ich sporo i muszę powiedzieć, zwłaszcza w tych dużych miastach jak Melbourne czy Sydney, oni świetnie organizują się, świetnie pracują.
Jedno jest bardzo istotne zadanie, powiedzmy, nasz, starszych Polaków, byśmy umieli ich wykorzystać, wciągnąć ich do tych organizacji i może pozwolić im działać. Rada Naczelna Polonii Australijskiej nadal będzie kontynuować swoją pracę na rzecz integracji środowiska polonijnego w Australii oraz realizować swoje cele statutowe, dbać o dobre imię Polski, aktywnie działać w zakresie kultywowania języka polskiego, zabezpieczać i archiwizować dorobek kulturalny i materialny Polonii Australijskiej, współpracować z organizacjami polonijnymi na świecie i uczestniczyć w spotkaniach w Polsce oraz nieustannie podnosić prestiż Polonii Australijskiej na scenie politycznej i etnicznej w Australii.